stoimy w miejscu, które jest z założenia wewnętrznie sprzeczne, ponieważ stoimy na przecięciu dwóch ogromnych symboli. Z jednej strony rzeki, z drugiej strony mostu. I to jeszcze mostu kolejowego. Rzeka od zawsze była dla człowieka pierwszą naturalną granicą. Była miejscem, do którego się dochodziło, za które już nie dało się przejść. No, nie bez strat, nie bez wysiłku. Rzeka bardzo szybko stała się granicą pomiędzy tym, co moje, a tym, co obce. I równie szybko w umysłach ludzi zmieniła się w granicę pomiędzy tym, co znane, a tym, co nieznane. Zarówno rzeka, jak i kolej są symbolem przemijania. Jak dodamy do tego most, to mam jeszcze symbol przejścia na mityczną drugą stronę, zejścia do podziemi, tartaru, piekła, jak to nazwiemy. No i dokładnie o tym będzie ta opowieść. To będzie opowieść o tym, jak obok naszego bohatera przylatuje świat. Przylatują widoki, przylatują rzadko spotykani ludzie, kolejne dni, kolejne noce, a on pędzi, próbując znaleźć coś, czy nawet do końca nie wie, czy tam jest. Ale wie, że musi spróbować. Przed nami wyprawa w nieznane. Przed nami Prypeć, przed nami Chaes. Przed nami Agroprom, bagna, pozahoryzontalny radar, Duga 2. Wszystkie te rzeczy, o których dotąd nie mieliśmy pojęcia. Przed nami wszystko, co nieznane. Przed nami drugi brzeg.